Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga. Jeżeli chodzi o tą część vlogową, to będą to najprawdopodobniej targi książki we Wrocławiu, plus zobaczymy co jeszcze, ponieważ wybieramy się dzisiaj z Marysią i nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że przy okazji tych targów książkowych co roku organizowane są również targi z rękodziełem, więc może uda mi się kupić jakieś fajne prezenty gwiazdkowe. Także jeżeli chodzi o część vlogową, to chyba przede wszystkim targi, chociaż zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. A jeżeli chodzi o część czytaną, to słuchajcie, w ogóle czytam dwie książki naraz. To jest coś dla mnie totalnie niespotykanego, bo zazwyczaj czytam jedną książkę od deski do deski, potem sięgam po kolejną, ale stwierdziłam, że może vlogi będą dla Was też atrakcyjniejsze, jeżeli te książki będą bardziej jakoś, nie wiem, będą bardziej przemieszane, więc czytam Bal szalonych kobiet Victorii Mas, nie wiem co się dzieje, sąsiedzi mają dzieci, może nie wiem, bawią się klockami czy coś, więc Bal szalonych kobiet Victorii Mas, czyli książkę, którą kupiłam sobie na targach książki w Warszawie i jest to historia, która ona rozgrywa się w XIX wieku w Paryżu, gdzie raz do roku, z tego co się orientuje, śmietanka towarzyska Paryża oraz pacjentki szpitala psychiatrycznego spotykają się na wielkiej maskaradzie. I właśnie ta maskarada ma być takim momentem, w którym jedna z pacjentek tego szpitala, która trafiła do tego szpitala, już dosyć dobrze poznałam Eugenie, nie wiem czy dobrze ją wymawiam, bo skoro to jest francuska książka, no to chyba Eugenie oddziałowa to Genevieve, bo chodzi generalnie o to, że jedna z głównych bohaterek, Eugenie, ona trafia do zakładu dla właśnie obłąkanych kobiet, zostaje tam przywieziona przez ojca, ponieważ widzi, słyszy zmarłych, no i ojciec, wiecie, umywa ręce, nie chce mieć z nią nic do czynienia, do ośrodka najlepiej ją, wiecie, wrzucić, wsadzić, żeby ludzie na ulicy, nie wiem, nie mówili, że jakaś obłąkana kobieta mieszka u nich w domu. To w ogóle jest straszna sytuacja właśnie kobiet w XIX wieku i też to, jak autorka przybliżyła właśnie też troszeczkę ten cały szpital, historię tego szpitala, jak to wyglądało, jakie kobiety tam najpierw trafiały i ewolucja tego szpitala, nie, gdy sobie czytałam o ściskaniu jajników i innych rzeczach, które robią tym kobietom, to aż mnie skręca, więc chodzi o to, że Eugenie, ona będzie chciała uciec z tego szpitala psychiatrycznego, bo też, no umówmy się, ona nie jest obłąkana, rzeczywiście widzi, słyszy zmarłych i to znaczy, to jest w ogóle ciekawe, co ona tutaj mówi w pewnym momencie, że zarzuca ludziom, że okej, w Boga wierzycie, ale już w duchy nie. I jakoś, nie wiem, ona ma takie właśnie ciągotki spirytystyczne i to jest w ogóle bardzo ciekawa bohaterka, taka bardzo inteligentna, a natomiast oddziałowa Genevieve, ona straciła swoją siostrę gdzieś tam kiedyś, poznajemy tę historię jej i siostry. Ale może nie będę w to wchodzić i bardziej. W każdym razie jestem dopiero na stronie 133, 8 rozdział. Jeszcze ten bal się nie odbył, ale podejrzewam, że właśnie ten bal to będzie taki pretekst, żeby Eugenie uciekła ze szpitala i pewnie Genevieve będzie jej pomagać. W ogóle jaka ładna zakładka, ja i Marysia, z którą się dzisiaj widzimy. Więc czytam sobie Bal szalonych kobiet, no i czytam też Almonda Won Pyeongson. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko tej autorki. I jest to historia, która, powiem Wam, naprawdę bardzo mi się podoba, przynajmniej na razie. Zaczynam część drugą, jestem na stronie, nie wiem, która to jest strona, strona 57. I jest to historia szalenie intrygująca, ponieważ opisująca życie chłopaka, właściwie opowiedziana z perspektywy chłopaka, mam tutaj narrację pierwszoosobową, chłopaka, który cierpi na, żebym nie pomyliła tej nazwy, aleksytymię, czyli niemożność odczytywania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych. Jest to zaburzenie psychiczne opisane po raz pierwszy w periodykach medycznych w latach 70. XX wieku. I jest to naprawdę szalenie ciekawe, bo na przykład tutaj właśnie to, na co zwraca uwagę bohater, jednym z objawów posiadania małych ciał migdałowatych jest nieznajomość uczucia strachu. Niektórzy twierdzą, jakby to fajnie byłoby niczego się nie bać, ale w rzeczywistości nie mają pojęcia, o czym mówią. Strach bowiem jest instynktownym mechanizmem obronnym, niezbędnym dla przetrwania. Jeśli nie znasz strachu, wcale nie jesteś odważny. Za to jesteś wystarczająco głupi, aby stać pośrodku drogi, gdy w twoją stronę pędzi samochód. Więc nasz bohater, on mieszka z mamą, mieszka też z babcią, które wszędzie zostawiają karteczki pokazujące mu, jak ma się zachowywać w danej sytuacji. Na przykład, gdy widzi nadjeżdżający samochód, to żeby zszedł mu z drogi, a nie stał i czekał, aż ten samochód w niego uderzy. To jest w ogóle straszna przypadłość i
Bardzo ciekawie się ta książka zaczyna. Ja w ogóle po nią sięgnęłam, bo słyszałam o niej sporo ochów, achów na BookTube, na Bookstagramie. Między innymi sięgnęłam po nią za sprawą Laury Lee, którą gorąco pozdrawiam. No i właśnie jestem ciekawa tej książki, bo tak trochę wyskakuje z lodówki, zobaczymy czy słusznie. Także to są te moje dwie na razie blogowe książki, ale nie wykluczam, że sięgnę również po Czas huraganów Fernandy Melchor, ponieważ jest to też książka, którą tak bardzo mocno zachwalała pani na stoisku wydawnictwa kobiecego, gdy byłam na targach właśnie w Warszawie. Może w końcu ten blog powinnam wrzucić. On trwa ponad godzinę i dlatego go nie wrzuciłam, bo wydawało mi się, że jest za długi. Sam materiał z targów, pewnie gdybym to zmontowała, to byłby trochę krótszy, ale po prostu jestem przerażona długością tego materiału. Gdybyście chcieli zobaczyć w grudniu vlog z targów z września, gdzie było pięknie i słonecznie, dajcie znać, postaram się to ogarnąć. W każdym razie właśnie tamta pani tak bardzo mocno to zachwalała, że od razu to wzięłam i też zachwalała Czas huraganów, ale jakoś tak nie mogłam się zdecydować, więc dopiero właśnie ostatnio, gdy nawiązałam współpracę z wydawnictwem Mowa właśnie przy okazji Almonda, dostałam od nich też książki, które sama sobie wybrałam, między innymi Mexican Gothic, ponieważ Olga z Wielkiego Buka tak to zachwala, że koniecznie trzeba przeczytać. Gdybym miała twoją twarz, ale w sumie nie wiem, gdzie to położyłam. Też to była taka książka chyba też koreańskiego autora z kolei. I ona też chyba była bardzo dobrze oceniana na BookTubie, Bookstagramie, więc będę chciała ją przeczytać. I jeszcze koniecznie to, czyli Nocny prześladowca, życie i zbrodnie Richarda Ramireza. Gdy zobaczyłam tę książkę, od razu przykuła moją uwagę, ponieważ lubię czytać książki o różnych seryjnych mordercach. Ja w ogóle bardzo mało omawiam tych wszystkich książek na kanale. Teraz się zmienię, naprawdę się zmienię, ponieważ będę miała, już podjęłam bardzo ważne życiowe decyzje na nowy rok i teraz wszystko powinno chodzić jak w zegarku. Mam taką nadzieję, więc nie wiem jeszcze, czy może uda mi się którąś z tych książek przeczytać, ale no zobaczymy. W każdym razie zaczęłam czytać to, czyli książka kupiona we wrześniu, zaczęłam sobie czytać Almonda i myślę, że chyba właśnie teraz jadąc na targi będę kontynuować Almonda, a potem wieczorem postaram się wrócić do Balu Szalonych Kobiet, także to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy vloga. Hej, jest kawka, lecimy na targi. Będzie fajnie. I po Oliwie, słuchajcie. 4 lata temu spotkałam się tutaj z Oliwią, tak się poznałyśmy. Oliwia miała 11 lat. Minęły 4 lata! Jezu, ja też ją pamiętam. Pamiętasz Oliwię, jak chodziliśmy tak, z nią? Tak, pamiętam, malutka była. No. O Jezu, ile ona ma teraz? 15. O moja mała Oliwia! Jak te dzieci dorastają! O masakra! Moje piękne, cudowne recenzje Book, Viola i Nika, czyli dziewczyny, które koniecznie muszą założyć kanał na YouTubie. Nika, będę cię męczyć. No.
Byłam święcie przekonana, że w drodze na targi uda mi się przeczytać Almonda, ale niestety przyjechała po mnie Marysia i też Marysia mnie odwiozła, więc zamiast jechać tramwajem, jechałam samochodem, także no, sami rozumiecie. Do tej książki wrócimy sobie chyba jutro, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj dam radę coś jeszcze przeczytać. W każdym razie, pokażę Wam taki mini szybki book haul z targów, chociaż nie wiem, czy powinna była cokolwiek kupować, bo to by mnie zabije. Patrzcie na tę twierdzę tutaj. Z książek na stole, w salonie, bez komentarza. Także pierwszą książką, którą kupiłam na targach, dosłownie pierwszą książką, jaką kupiłam, był Koniec maskarady Samanthy Shannon. Przepięknie wydany. Gdy zobaczyłam to wydanie, od razu wiedziałam, że muszę je mieć, chociaż mam oczywiście Czas żniw również w miękkich wydaniach. I mam do nich naprawdę bardzo duży sentyment, ponieważ to są te wydania z dedykacją od Samanthy Shannon, więc nie wiem, po co kupiłam w twardej oprawie Koniec maskarady, skoro mam w miękkiej i teraz nie wiem, co robić, czy powinnam to komuś sprezentować, czy może jednak dokupić sobie kolejne tomy. Kolejnymi książkami, które kupiłam na targach, to właściwie w większości kupowałam książki dziecięce dla dzieci u mnie w rodzinie, bo jest ich całkiem sporo. Tą książkę kupiłam, ponieważ Marysia zwróciła na nią uwagę. Jest przepięknie ilustrowana. Kupiłam ją na stoisku Zielonej Sowy. Też w sumie tam kupiłam najwięcej książek dziecięcych, zaraz Wam pokażę. Te ilustracje tutaj są po prostu obłędne. I to było tak, że kupiłam sobie trochę książek, już miałam nic nie kupować. Innego zobaczyłam, że Marysia bierze Elfa, więc no, też wzięłam Elfa. Kupiłam też Tapiego. Tapi, czyli taka książka, gdzie można zadecydować, co w danym momencie robimy. Czy na przykład... jest jakiś przykład tutaj, jeśli chcesz się przekonać, czy Tapi ma rację, przejść do strony 8, czyli trzeba będzie wrócić do strony 8 i przeczytać, co tam Tapi sobie wymyślił, więc wydaje mi się, że to może być bardzo fajna zabawa dla dzieci. Przy okazji tak, skarpetki, aha, moja paletka na mnie czekała z Nyxa, co prawda nie czytałam, to znaczy nie czytałam, nie oglądałam Domu z Papieru, ale jak zobaczyłam tą paletkę, to przepadłam. Będę musiała się jakoś ładnie w końcu pomalować, do tego też kupiłam sobie rozświetlacz i Ola, nie wiem, czy oglądasz ten filmik, w ogóle, czy mi się uda to teraz otworzyć? Udało się. Tak, to jest jeden z najlepszych rozświetlaczy, jakie widziałam, więc obczajcie to sobie. Jakie to jest piękne. Ola jest królową rozświetlaczy. Ola Popbooks na Instagramie, jakby co, odsyłam do Oli. Jeszcze kupiłam sobie pomadki i akurat ten czerwony jest trochę zbyt żarówiasty jak dla mnie, ale ten kolor bardzo mi się podoba. I to, co spodobało mi się w tych pomadkach chyba najbardziej, to właśnie opakowanie, które, słuchajcie, z papieru. To znaczy, tutaj jest oczywiście taki fragment z plastiku, ale cała reszta jest z papieru. I ja bym tak bardzo chciała, żeby normalnie większość kosmetyków miała takie papierowe opakowania, a nie plastikowe. Nie tylko w takich specjalnych kolekcjach. Myślę, że to byłoby świetne. Las... Kości i dusz, Lisoludeke, kupione w Zielonej Sowie, ponieważ bardzo lubię poprzednie powieści tej autorki, więc gdy zobaczyłam Las, Kości i dusz i tą piękną okładkę, no to sami rozumiecie, do tego Teda Bundy'ego kupiłam, po czym gdy go kupiłam, to zdałam sobie sprawę z tego, że przecież ostatnio teściowi kupowałam tę książkę, mogę od niego pożyczyć, ale bez komentarza. W każdym razie w SQN można było wziąć właśnie 3 książki w cenie 2, więc przy okazji wzięłam dla Oliwii Czas żniw. Oliwia, masz to przeczytać, albo będę strzelać fochami. Dla siebie prawdopodobnie wzięłam Wielką Księgę Smoków, bo kupiłam ją dla dzieci, ale gdy zobaczyłam, jak ona wygląda w środku, zaczęłam sobie ją przeglądać, to pomyślałam sobie, że w sumie nie wiem, czy mam w rodzinie dzieci, które lubią smoki. Na pewno ja lubię smoki, więc nie wiem, wiecie co, po prostu bez komentarza. Ta książka jest przepięknie wydana. Uwielbiam książki dziecięce. Te książki to prawdziwy hit, więc zaraz Wam je pokażę. I jeszcze tylko Wielcy Robacy, podobno też coś bardzo fajnego dla dzieciaków. Ale dla mnie największym hitem są książki wydawnictwa Wytwórnia, znalezione przez przypadek. W ogóle te targi, powiem Wam, były bardzo małe. One co roku są bardzo małe, ale w tym roku były mniejsze niż zazwyczaj. I tutaj ta książka to Dzień dobry, do widzenia, magiczny słownik antonimów. I mamy tutaj właśnie coś takiego, dzięki czemu na jednej stronie mamy dwa obrazki, które możemy oglądać albo przez niebieski, albo przez taki czerwony plastik. I to jest akurat jakiś taki trochę smutny obrazek, bo to dziecko chyba tonie, śni mu się jakiś koszmar, więc myślę, że to będzie coś fajnego, ale o wiele bardziej podoba mi się Piżamorama. I poza Warszawą był też Nowy Jork i chyba Paryż, nie chcę kłamać, ale było tego trochę więcej. I to z kolei jest o tyle fajne, że w środku znajduje się
takie coś, które jest tutaj. O, właśnie na tej choince, patrzcie. Tak wygląda choinka, bez tego cusia, a tak z tym cusiem. Ona tak fajnie się tutaj mieni, świeci. Gdy właśnie sobie tym jeździmy po różnych takich elementach, patrzcie, jak to fajnie nam się kręci. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny prezent dla dzieci, tylko jeszcze muszę zastanowić się, jakiemu dziecku jaką książkę dam, bo tych dzieci trochę w rodzinie mam. Być może jeszcze jakieś książki dokupię. W każdym razie to jest taki mój szybki book haul z targów, więc... Nie wiem, po co to sobie kupiłam, przecież Tomek mnie zabije. Patrzcie, jak to wygląda, normalnie dramat. Nie wiem, czy to wiecie, pewnie nie, ale to właśnie na tych targach po raz pierwszy w życiu spotkałam na żywo Karo Kombuch, którą gorąco pozdrawiam. Karo, jej piękne włosy i cudowne wyczucie stylu, ponieważ to właśnie dzięki Karo kupiłam sobie tę bluzę, widziałam u niej na Instagramie i nie mogłam się powstrzymać i ona rzeczywiście jest przegenialna, non stop w niej chodzę. Więc pozdrawiam Karo, pozdrawiam Ole Krzyżkowego Frika, no i myślę, że będę kończyć tego vloga. Może nie będę go przedłużać różnymi ujęciami, jak siedzę i piję herbatę, tylko po prostu z mostu przeczytałam trzy książki i mam dla Was trzy wiadomości, bardzo dobrą, dobrą i niestety bardzo złą i z powodu tej bardzo złej jest mi tak szalenie przykro. Ale może zacznijmy od czegoś dobrego, czy może raczej bardzo dobrego, mianowicie od tego, że Almond to życie, to jest, słuchajcie, książka, która tak bardzo mi podpasowała, że aż normalnie nie wiem, co powiedzieć. Dołączam do grona osób, które rozpływają się nad nią, bo uważam, że ta książka to życie, to złoto, to coś, co trzeba przeczytać. Minimum treści, maksimum przekazu, mam wrażenie. Czy może raczej, czekajcie, chciałam powiedzieć minimum słów, maksimum treści. Więc chodzi generalnie o to, że ta książka napisana jest bardzo prostym stylem, a jednak to jest tak naładowana emocjami, pomimo tego, że nasz główny bohater niby nie ma tych emocji w sobie, to znaczy ma emocje, ale ma problemy z wyrażaniem emocji, bo cierpi na aleksytymię i jest narratorem tej powieści, więc pozornie nie ma tutaj emocji, a jednak mimo wszystko mam wrażenie, że paradoksalnie tych emocji było tu bardzo dużo. Końcówka totalnie mnie rozczuliła, bardzo podoba mi się ten kontrast, który tutaj autorka stworzyła też pomiędzy bohaterami, ponieważ nasz główny bohater, on przyjaźni się z chłopakiem, który z kolei, on ma w sobie bardzo dużo emocji, jest bardzo agresywny. To nie jest typ człowieka, którego chciałoby się spotkać na ulicy. Raczej gdybyśmy spotkali takiego kogoś na ulicy, to chcielibyśmy omijać tę osobę szerokim łukiem. I to też bywa trochę krzywdzące, ponieważ to, że Gon jest jaki jest, to nie jest dlatego, że on, nie wiem, urodził się zły czy agresywny, tylko to jest kwestia tego, jak życie go ukształtowało. Więc bardzo podoba mi się to, że właśnie tutaj autorka tworzy taką przyjaźń poprzez taki kontrast. Przyjaźń, w której każdy z nich daje coś od siebie i też przyjaźń, z której każdy z nich, tych chłopaków, wyciąga coś dla siebie dobrego, uczy się czegoś. To jest naprawdę piękne, więc bardzo podoba mi się ta przyjaźń między nimi. Bardzo podoba mi się to, jak tutaj zostało ukazane dojrzewanie, przyjaźń, miłość, jak też autorka podjęła tutaj się tematu wyobcowania, bo wcale nie trzeba cierpieć na przykład na aleksytymię, chorować na to, żeby czuć się wyobcowanym, bo wydaje mi się, że to może spotkać każdego z nas na różnym etapie życia. Też miałam kiedyś taki moment, kiedy wydawało mi się, że czuję się taka bardzo mocno wyobcowana, nie chcę w to wchodzić, ale wydaje mi się, że właśnie gdybym była na tamtym, to znaczy gdybym na tamtym etapie tego, kiedy czułam się taka wyobcowana, sięgnęła po tę książkę, na pewno zrobiłoby mi się lepiej, więc takie wyobcowanie społeczne, może też trochę wykluczenie, to jest coś też tutaj poruszonego, tak też między wierszami, więc bardzo mi się to podobało. Jestem totalnie zachwycona Almondem, będę Wam tę książkę bardzo mocno polecać, za każdym razem, kiedy będę teraz polecać jakieś książki, będę polecać Almonda, dopóki, nie wiem, może nie trafię na jakąś kolejną książkę mojego życia, ale to jest książka mojego życia, więc jako książka mojego życia chyba dosyć często będzie pojawiać się w różnych zestawieniach książek, które bardzo mocno Wam polecam. Także jeżeli chodzi o Almondach, tylko jeszcze chciałam dodać, że bardzo podoba mi się to wydanie. Bo najczęściej jest w ogóle tak, że gdy czytam sobie książki właśnie wydane u nas w Polsce i bardzo mi się podobają, to wtedy sobie zerkam na zagraniczne wydania, ponieważ w 99% te zagraniczne wydania podobają mi się bardziej od polskich. A tutaj psikus. Szukałam sobie zagranicznych wydań piękniejszych od Almonda. Nie wiem dlaczego, skoro to wydanie jest piękne. I okazało się, że to wydanie jest najpiękniejszym wydaniem Almonda na świecie, więc nawet się nie zastanawiajcie, nie szukajcie sobie zagranicznych wydań, tylko bierzcie się za Almonda właśnie w wersji polskiej. Nawet nie wiem, czy powinnam to odmieniać, czy nie, czy po prostu mówić Almond. W każdym razie jestem totalnie zakochana w tej książce. Jak już mówiłam, mało słów, minimum, to znaczy maksimum treści, znowu się gubię, bo no cały czas o tym myślę, to jest... I ta końcówka mnie rozwaliła, więc... Totalny ulubieniec tego roku. Jeżeli chodzi o Bal Szalonych Kobiet, tutaj to było dobre.
nie tak rewelacyjne jak Almond w moim odczuciu, ale dobre, na tyle dobre, że będę Wam polecać, ponieważ tym, co mogłabym zarzucić tej książce, to tylko to, że chciałabym, żeby ten portret psychologiczny bohaterów był trochę bardziej pogłębiony i żeby ta historia była nieco dłuższa, ponieważ ona tak długo się zaczyna, potem nagle raz, dwa, trzy kończy się i wow, koniec, ale to szybko po prostu przeleciało. Więc tutaj chciałabym, żeby ta historia była trochę bardziej rozwleczona może, bo ona ma z 200 parę stron, tak samo jak Almond, ale o ile tutaj ta prostota stylu i właśnie minimum słów, minimum treści się sprawdza, tak tutaj wydaje mi się, że ta historia mogłaby być trochę bardziej rozwleczona. W każdym razie pomysł na książkę bardzo dobry, bardzo mi się podobał, więc w ogóle widziałam ostatnio, że na Amazonie Prime pojawiła się ekranizacja chyba jakiś czas temu właśnie Balu Szalonych Kobiet i będę oglądać, ponieważ bardzo mi się to podobało i jestem ciekawa, jak ekranizacja wypada na tle książki. Może jako film właśnie nie będę odczuwać takiego trochę, no tak trochę niedosyt odczuwam, bo chciałabym więcej tej historii, bo bardzo mi się podobała, więc ciekawa jestem, jakie wrażenie na mnie wywrze film. W każdym razie Bal Szalonych Kobiet, interesująca pozycja, polecam, bardzo fajna, no i właśnie cały czas odwlekam ten moment, więc może jeszcze taki mały przerywnik, gdybym miała Twoją twarz. Znalazłam tą książkę, nie pamiętam już gdzie leżała, gdzieś w tej mojej twierdzy. Jest to naprawdę przepiękna książka, jeżeli chodzi o, nie wiem, wizualnie to jak wygląda. Także przy okazji dziękuję wydawnictwu Mowa, bo wydaje mi się, że jeszcze nie podziękowałam za te wszystkie książki. I to będzie czytane być może w styczniu, być może w grudniu. Zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że najpierw sięgnę za, to znaczy wezmę się za Mexican Gothic Bug, tego nie przeczytam. Wydaje mi się, że Olga będzie strzelać takimi fuchami, że nie chce się jej narażać. Także potem na pewno będę czytać sobie to i nie mogę się tego doczekać. Jest to jakaś historia przedstawiająca życie kobiet w Seulu. Dzieje się współcześnie i to w sumie tyle, co wiem, plus słyszałam dużo zachwytów, ale nie wiem, czy też tak macie, ale ja staram się za bardzo nie oglądać recenzji, nie czytać jakoś tak bardzo mocno, tylko bardziej patrzę na oceny książek, bo boję się, że sobie coś zaspoiluję, więc tylko to wiem, że to ma bardzo dobre oceny i że będzie przeze mnie czytane. Natomiast jeżeli chodzi o tą bardzo złą wiadomość, przyznam, że boli mnie serce, ponieważ była to książka, którą bardzo chciałam przeczytać właśnie za sprawą tej pani na stoisku wydawnictwa kobiecego, która z taką pasją opowiadała o Balu Szalonych Kobiet, że nie było innej opcji, musiałam to kupić, ale też która bardzo mocno polecała Czas Huraganów. No i przeczytałam tę książkę i bardzo mocno mi się nie podoba, ponieważ jest bardzo wulgarna, jest wręcz obrzydliwa. To znaczy, wydaje mi się, że jest to książka, która taki typ literatury, którą albo się lubi, albo nie, tak samo jak prozę Marlona Jamesa. Akurat Diabeł u Rubu mi się podobał, bo choć też był wulgarny czy coś, to jednak w tej historii widziałam jakiś sens i jakoś bardziej do mnie przemówiła niż to, co zrobiła Fernanda Melchor, bo rozumiem, że ona chciała przedstawić życie nizin społecznych w Meksyku, kobiet, jak tam po prostu jest potwornie, strasznie, ale wydaje mi się, że nie trzeba było robić tego tak dosadnie, takim językiem, takimi opisami. I też trochę chyba czego innego spodziewałam się po tej historii, bo nastawiłam się na śledztwo. Ponieważ opis na okładce głosi, że zginęła wiedźma z pewnej miejscowości, no i rozpoczyna się śledztwo. To znaczy śledztwo odsłania ponury świat, który przenikają bieda, przemoc, mizoginia i mroczny erotyzm, więc trochę tak nastawiłam się też jak na kryminał, wydaje mi się, więc może też mój odbór wynika z tego, że miałam zupełnie inne oczekiwania od tego, co dostałam. Powiedzmy, że tego śledztwa za bardzo tu nie ma i że ta książka, no jak dla mnie była po prostu obrzydliwa. Jest mi tak przykro, bo ona jest pięknie wydana i właśnie sami rozumiecie. No generalnie wydawnictwo Mowa wydaje bardzo ciekawe tytuły. Jednym z moich ulubionych są Jaskółki z Czarnobyla, które polecałam Wam jakiś czas temu. To też jest jeden z moich najkochańszych kryminałów, jaki kiedykolwiek powstał. Ale no, Czas Huraganów, nawet nie chcę się w to zagłębiać. Po prostu czytałam i też muszę przyznać, że zraziło mnie do tej książki. To znaczy trudno mi się czytało przez to, że te zdania były strasznie rozwleczone, w ogóle dialogów to nie było. Momentami naprawdę gubiłam się i nie wiedziałam, o czym czytam, więc nawet nie chcę o tej książce mówić. Ona na pewno trafi do zestawienia najgorszych książek tego roku obok Adilaru, także no przykro mi z tego powodu. Ale skupmy się może na tym, że Almond jest cudowny. Skupmy się na tym, że Almond jest cudowny, że jest to książka, którą bardzo gorąco polecam i że też polecam Bal Szalonych Kobiet, może trochę mniej od Almonda, ale jednak też bardzo mocno. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tego mojego vloga. Dajcie znać, co Wam się udało kupić na targach, jeżeli byliście na targach we Wrocławiu. One w ogóle w tym roku były strasznie małe, one co roku są małe, ale w tym roku mam wrażenie, że przez pandemię liczba stanowisk była, nie wiem, o połowę mniejsza niż zazwyczaj, więc no trochę małe były te targi. No ale jednak
jednak coś tam się kupiło, fajnie czas spędziło, więc Almonda polecam raz jeszcze. Bo tak trzymam tą książkę i tak bardzo ją kocham i raz jeszcze muszę to powiedzieć, jak bardzo ją polecam, że polecam, gdybyście nie wiedzieli. Nie wiem, czy słyszeliście, czekajcie, bo Almond to bardzo dobra książka, jeżeli nie czytaliście, to musicie przeczytać, wiecie, bo jak nie, to coś mi się wydaje, że będą lecieć fochy, także życzę Wam miłej lektury, bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!